Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. Na test przyjechały do mnie szczypce do ściągania izolacji Wago Quick Strip Vario 206-1125. Szczypce te umożliwiają ściąganie izolacji w zakresie od 0,03 do 16 mm kwadratowych. Przyrząd umożliwia ściąganie izolacji z przewodów elastycznych typu linka i twardych typu drut. Przyrząd posiada także nożyce do cięcia przewodów. Przewód elastyczny typu linka do 10 mm kwadratowych i przewód twardy typu drut do 1,5 mm kwadratowego. W dalszej części filmu przetestujemy całe urządzenie, tak więc oglądaj do końca. Wraz z urządzeniem otrzymujemy szczegółową instrukcję obsługi, która pokazuje, w jaki sposób użytkować urządzenie oraz za pomocą tabel możemy odczytać, w jaki sposób ustawić odpowiednie suwaki, które umożliwiają ustawienie, wyregulowanie siły docisku oraz długość ściągania izolacji. Warto zwrócić uwagę, że elementy eksploatacyjne, które się zużywają, takie jak noże i inne plastikowe elementy przesuwane, możemy wymienić, kupując takie elementy na stronie internetowej Wago. Tak więc urządzenie jest długotrwałe, niejednorazowe. Urządzenie ma charakterystyczne zielone elementy dla marki Wago. W górnej części znajduje się suwak, którym możemy wyregulować siłę docisku do naszego przewodu. Ustawiając na plus, będziemy mieli większą siłę, na minus mniejszą. W dolnej części ustawiamy za pomocą suwaka długość zdejmowania izolacji z przewodu. Ustawiając na plus, będziemy zdejmować izolację na dłuższym odcinku. Ustawiając na minus, będziemy mieli krótszy skok zdejmowania izolacji z naszego przewodu. W dolnej części znajduje się element zabezpieczający nasze palce podczas cięcia przewodów. Element ten automatycznie się blokuje, czyli przesuwa, gdy tniemy przewody. Urządzenie posiada regulowany chwytak do przytrzymywania przewodów. Zakres regulacji do 20 mm. Ustawiamy względem potrzeb oraz względem tabel, które znajdują się w instrukcji obsługi względem danego przekroju przewodu. Przesuwamy elementy plastikowe regulowane za pomocą dociśnięcia palcami z dwóch stron urządzenia. Jak widać, ostrza ze sobą się zbiegają. A gdy za pomocą górnego suwaka ustawimy bardziej na minus, to ostrza będą lekko od siebie odsunięte. Dzięki temu regulujemy, jak mocno będziemy zdejmować izolację z przewodu. Niektóre bardzo cienkie przewody, które są bardzo delikatne, warto zdejmować bardzo delikatnie. Dzięki temu nie naruszymy drucików naszego przewodu. Urządzenie w tylnej części posiada oczko do montażu, na przykład na linkę, czy też mały haczyk. Zewnętrzną obudowę zieloną możemy zdjąć, jeżeli jej na przykład nie chcemy. Jednak jest ona bardzo wygodna i w moim przypadku w niczym nie przeszkadza. W rękojeści znajduje się otwierana kasetka na zapasowe noże i element, który umożliwia wymianę noży. Są tutaj specjalne wsuwki, gdzie możemy nasze zapasowe noże wsunąć i ze sobą przetrzymywać i w razie potrzeby je wymieniać. Ostrza są standardowe, owalne i typu V. Na stronie Wago możemy kupić, jeżeli będzie taka potrzeba. Tutaj mamy taki element wysuwany, który umożliwia zahaczenie o ten tutaj element wystający, o ten haczyk. Dzięki temu wygodnie możemy przechowywać nasze szczypce, ograniczając miejsce potrzebne do ich przechowywania.
Gdy chcemy użyć, wystarczy nacisnąć i blokada się sama zwalnia. Praktyczne rozwiązanie. Tutaj jest taka specjalna gumka Pure Spring. Zapobiega gwałtownym ruchom narzędzia podczas ściągania izolacji. Element jest wymienialny. Dzięki tej gumce bardzo wygodnie się pracuje. Nie ma takiego charakterystycznego kliknięcia. Praca jest bardzo przyjemna. Tak prezentuje się urządzenie z dwóch stron. Pokażę Wam teraz, jak to urządzenie działa, a rozpoczniemy od przecięcia różnych przewodów, zgodnie z instrukcją. W instrukcji mamy informacje na temat tego, że przewody elastyczne do 10 mm w przekroju i stałe do 1,5 mm w przekroju. Rozpoczniemy przecinanie przewodów od przewodów elastycznych typu linka. I na końcu przetniemy przewody stałe typu drut. Tutaj mamy dwa przekroje 10 i 16 mm kwadratowych. Rozpoczniemy od 10 mm. Wkładamy cały przewód. I warto zwrócić uwagę, że plastikowy zielony element będzie automatycznie się blokował, zabezpieczając na przykład nasze palce, gdybyśmy tutaj trzymali urządzenie. I już przecięcie zrealizowane. Teraz przetniemy przewód o troszeczkę większym przekroju, 16 mm kwadratowych, czyli więcej niż dopuszcza instrukcja, ale w ramach testu warto to zrobić. Muszę troszeczkę mocniej wcisnąć przewód razem z powłoką. No i testujemy. Ściskamy i nożyce przecinają nasz przewód. Gotowe. Przetniemy teraz przewód stały typu drut. Ustawiamy długość do cięcia, naciskamy i gotowe. Pokażę Wam teraz, w jaki sposób, zgodnie z instrukcją, zdejmować izolację z przewodów elektrycznych. Zdejmowanie izolacji jest banalnie proste. Wystarczy ustawić sobie za pomocą chwytaka długość zdejmowania izolacji. Warto stosować się do długości podanych w tabelach w instrukcji obsługi urządzenia. Ja tutaj ustawiam na około 10 mm. I przetestujemy teraz działanie suwaków, tak abyście mogli dokładnie zrozumieć działanie tych suwaków regulacyjnych, siły docisku oraz długości zdejmowania izolacji. Wsadzimy teraz przewód typu linka. I zobaczcie, powoli zdejmuje izolację i delikatnie ją tylko nacięliśmy. Dlatego, że ustawiłem na minimum długość zdejmowania izolacji. Teraz ustawimy na plus, na maksimum, czyli długość zdejmowania izolacji będzie maksymalna. Inaczej mówiąc, ruch, który ściąga izolację z przewodu. Zobaczcie teraz. Teraz mamy ten ruch znacznie dłuższy, stąd izolacja została zdjęta na dłuższym odcinku. Więc możemy sobie wszystko wyregulować według naszych potrzeb. Teraz pokażę Wam działanie górnego suwaka, czyli siły docisku. Ustawimy na minimum i zobaczcie, noże są od siebie odsunięte, a na maksimum, na plus,
Noże są przy sobie. I w ten sposób teraz zdejmiemy izolację. I zobaczcie, efektywnie zdjęliśmy izolację. Ustawmy teraz na minimum. I w ten sposób bardzo delikatnie, leciutko zdejmiemy izolację lub ją natniemy. Jest to bardzo przydatne w sytuacji, gdy mamy bardzo cienkie przewody, które musimy bardzo delikatnie potraktować. Wtedy delikatnie nacinamy, tak jak tutaj widzicie. Teraz zdejmiemy izolację z przewodów stałych typu drut, z których moim zdaniem zawsze znacznie łatwiej zdejmuje się izolację niż z przewodów elastycznych typu linka. Ustawiamy długość ściągania izolacji za pomocą chwytaka. Ustawiamy siłę docisku na maksimum. Długość zdejmowania izolacji mamy dolną regulacją na maksimum też ustawioną. Wkładamy przewód i zdejmujemy izolację. Jak widać, zdejmowanie izolacji z przewodów typu drut jest banalnie proste i bardzo wygodne. Szybko zdejmujemy końcówkę izolacji i nie uszkadzamy izolacji na reszcie przewodu. Dodatkowo zdejmiemy izolację z troszeczkę większych przekrojów, czyli 4 mm2 i 10 mm2. Tutaj nie będę korzystał z chwytaka, to znaczy nie będę wkładał przewodu do chwytaka, ponieważ przekrój jest dosyć duży i chwytak wykorzystuję tylko do odmierzenia odległości według miarki. Jak widać, urządzenie działa bezproblemowo, zdejmuje izolację, tnie przewody, więc przyda się przy każdej instalacji elektrycznej. Ciekaw jestem Waszego zdania na temat tego urządzenia. Ja oceniam to urządzenie bardzo pozytywnie. Cześć!